Za nami kolejny niezwykle ciekawy i cholernie zmienny tydzień na rynkach finansowych. Kłaniam się nisko, Dawid Augustyn, a ty oglądasz kanał FX MAG i przygotowanie do handlu. A więc zastanowimy się nad tym, co może wydarzyć się w kolejnych sesjach stycznia. A zmierzamy już w stronę jego drugiej połowy, czyli pytanie oczywiście główne. Czy doczekamy się tak zwanego efektu stycznia? No i należy pamiętać, że jeżeli oczywiście wierzymy w statystyce, to co, jak wyglądać będzie styczeń, przełoży się na cały 2024 rok. Więc wskakujemy do x -Station, no i zerkamy. Zerkamy na to, jak wygląda sytuacja. I gdybym miał się o coś zakładać, no najlepiej oczywiście z rynkiem, bo po to tutaj jesteśmy, to dla mnie Nasdaq giełdy w Stanach tutaj powinniśmy jeszcze w styczniu ATH osiągnąć. Napisz w komentarzu, czy jest to dla ciebie realne, czy też nie. Uwaga, te wykresy mogą wyglądać delikatnie inaczej niż na zamknięciu, bo nagrywam to trochę przed zamknięciem. Zobaczymy jak w ogóle to zamknięcie będzie wyglądało. Natomiast te tezy i to jak to, to zamknięcie, no chyba, że będzie Kosmos. To, to wtedy nie opublikujemy, ale jeżeli słuchasz tego materiału, to znaczy, że nic się nie zmieniło i mógł on na naszym kanale się pojawić. Dla mnie ATH, przekroczenie 17 tysięcy punktów, jest pytanie nie czy, a kiedy ten trend po prostu powinien być kontynuowany, technicznie, pięknie, wszystko się nam rozegrało, zgodnie w zasadzie z tym, co sobie na tym kanale. Mówiliśmy, czy to indeks S&P 500, Nasdaq, czy jeszcze możemy sobie popatrzeć na indeks troszeczkę mniej sexy, a więc Dow Jones. Chociaż ten Dow Jones tutaj z tych trzech wygląda najlepiej. No i dobrze by było, gdybyśmy, tak naprawdę tak niewiele brakuje do tego ATH, że to o czym powiedziałem, to jest w zasadzie, w zasadzie zdarzenie niezwykle prawdopodobne. No ale popatrzmy na coś innego. Na bitcoina, na którym pojawiła się zmienność. No i gdzie borykać się będziemy przez pewien czas z takim bardzo giełdowym powiedzeniem. Ważnym i trafnym, czyli kupuj plotki, sprzedawaj fakty. No bo dowiedzieliśmy się, czy wiemy już, i to też nie obyło się bez problemów, że w końcu doczekaliśmy się ETF-ów na bitcoina, na rynek krypto dostępnych w Stanach Zjednoczonych. To oczywiście oznacza, że na rynek krypto napłynie ogromny kapitał, ale to też oznacza, że ci wszyscy, którzy handlowali pod to, że cykl halvingowy, że zaakceptowanie ETF-ów i kupowali wcześniej, no mają powód do tego, żeby się skeszować. I na tym polega oczywiście inkasacja zysków w takim przypadku. Więc jeżeli nie masz pozycji, stoisz z boku, patrzysz na coś i nie wiesz, jak coś się może zachować, to najlepiej trochę, kilka tygodni po prostu odczekać. Bo na pewno, to co można stwierdzić na pewno, to to, że wolumeny obroty na rynku krypto będą większe i rynek krypto otworzył się może nie na nowo, ale po raz pierwszy dla osób, które o rynku krypto myślały, ale no cała. Całe technikalia, nazwijmy to w ten sposób, stanowiły zbyt duży problem, i były to osoby, oczywiście ze Stanów Zjednoczonych. Dla mnie Bitcoin jest w stanie zrobić w tym roku ATH. Nie zdziwiłbym się, gdybyśmy ten to ATH zrobili, nawet w sytuacji, albo na, tak naprawdę sytuacja, w której teraz będziemy obserwować inkasację zysków. Korektę, nawet w okolice, nie wiem, 40 tysięcy dolców za Bitcoina, to dalej mówić będziemy o tym. Że na rynku krypto mamy tendencję wzrostową. Pytanie, oczywiście, na ile też starczy nam w tym wszystkim sił? Zobaczymy, pisz w komentarzu, czym i gdzie Bitcoin według Ciebie powinien powędrować. A my popatrzmy sobie na złoto. Dlaczego na złoto? No bo złoto rysuje nam ten scenariusz, który no wydaje się pod kątem technicznym do rozegrania, pod kątem kupna, pod kątem znowu ataku na ATH. W zasadzie ten 2024 to nam się rozpoczyna i pod dyktando generalnie ataków na ATH i na jakieś rekordowe poziomy. No i tu jest i zaczyna się robić ciekawie, bo domknięcie takiej świecy dziennej na złocie, no to będzie stanowiło dosyć fajny sygnał do tego, żeby to złoto kupować, nawet spekulacyjnie. Mówimy tutaj oczywiście, bo analizujemy i patrzymy na jakże ryzykowne Kontrakty CFD, z dźwignią finansową. No i jeżeli nasdaq GTH, no to złoto dla mnie oczywiście też jest w stanie ten tutaj pin poprawić poprawić oczywiście pod kątem wybicia jeszcze wyżej i w górę. No i znowu oczywiście pytanie do Ciebie: co o tym uważasz? Pod kątem rozegrania ciekawie wygląda mieć, i zawsze pada ten żart, czy warto mieć mieć w portfelu. No i w zasadzie mówię o tym, że w zasadzie warto mieć, ale pozycje krótkie na mieć. Przynajmniej tak wynikałoby z analizy. Gdybyśmy przebili tutaj taką dzienną świecę 8229 dolców za tonę tego surowca, no to technicznie dostalibyśmy sygnały do kupna z poziomem docelowym. Oczywiście ten pierwszy taki charakterystyczny poziom horyzontalny to okolice ok. 7868 dolarów za tonę. Miedzi, czyli mówimy tutaj o potencjale spadkowym na poziomie około 5%, licząc po nominale, a nie biorąc pod uwagę, oczywiście, to na jakim poziomie mamy dostępną dźwignię finansową. Ciekawie też prezentuje się sytuacja na ropie naftowej. Ciekawie dlatego, że, no i tutaj czekam na domknięcie świecy dziennej, bo z jednej strony mamy tego orgr więc dzienna zamykająca się powyżej, to jest sygnał do kupna, a ta taka tygodniowa, długoterminowa, to dla mnie jest jednak spadkowa, więc czekam na to rozstrzygnięcie, natomiast ewidentnie, bez względu na wszystko, nie będę ponawiał, nie będę wskakiwał ponownie przed zamknięciem tej sesji piątkowej, czyli zostaje tutaj czas na podjęcie decyzji w poniedziałek, albo ewentualnie oczywiście po Poniedziałkowym zamknięciu, ale oczywiście sytuacja jest tutaj dla nas do monitorowania. No i popatrzmy sobie jeszcze na Etka. Na Etka, i tutaj przez pryzmat patrzymy. Sytuacji zachowania dolara. Bo to, co widzimy na rynku surowcowym, to w dużej mierze jest kwestia wynikająca z tego, jak zachowuje nam się amerykańska waluta. A tutaj troszeczkę na parze euro do dolara zaczęliśmy ten rok tendencją boczną, tak samo jest na kursie dolar do złotego czy euro złoty. I to nie może dziwić. Duża część też analityków wypowiada się o tym, że zaczynamy ten rok z najniższych poziomów i później już tylko i wyłącznie dolar, euro, frank czy brytyjski fund będą dla nas droższe. Zobaczymy, czy ta Prognoza się sprawdzi, natomiast nie widzę tutaj na ten moment dużych szans na rozegranie jakichś ciekawych pozycji. Uważam, że fajniej wygląda sytuacja właśnie na surowcach z perspektywy ropy, złota czy chociażby wspomnianej przeze mnie miedzi. No i też troszeczkę czytelniej sytuacja wygląda na znaku. Zresztą możemy sobie tutaj popatrzeć na na to, w co inwestuje chociażby Nancy Pelosi, która pojawiła się w rynkowym alercie. Każdy poniedziałek o godzinie 19:00 Nowy format, więc daj znać w komentarzu, czy on Ci przypadł do gustu, czy się podoba. Natomiast jeżeli popatrzymy na NVIDIĘ, Nvidia, no to proszę Was, to co się dzieje tutaj, no to jest pompka na całego i przy kolejnych wynikach, no będzie ryzyko inkasacji zysków, a więc te wyniki, tylko że na nie oczywiście jeszcze sobie poczekamy. Natomiast tutaj takie wyjście z trójkąta zwyszkującego było przepiękne. No i w zasadzie można pod kątem tego wykresu, na który sobie tutaj tak chytrym okiem patrzymy, stwierdzić jasno, że hossa na bazie sztucznej inteligencji ma się w Stanach Zjednoczonych bardzo dobrze i na ten moment patrząc z perspektywy sił popytu i podaży i tego, że pierwsza decyzja w sprawie taka zmi zmiany stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych powinna być w marcu według oczekiwań rynkowych, no to mamy kilka tygodni zabawy w tej rynkowej piaskownicy bez zmian reguł. Tak to przynajmniej na ten moment wygląda. Daj znać w komentarzu, jak ty do tego podchodzisz. Oczywiście trzymam kciuki żeby kolejny tydzień w twoim wykonaniu był najlepszym tygodniem tego roku. Udanych inwestycji.